co dzieje się w Polsce, co dzieje się na świecie, że wróci ta życiowa siła twórcza do mediów publicznych. To jest nadzieja na to, że ta zmiana to przyniesie. Oczywiście jest teraz czas przejściowy. W ciągu kilku miesięcy, właściwie ta ustawa jest już gotowa, tylko będą jakieś konsultacje, możliwe korekty. Jest to ustawa o mediach narodowych i mam nadzieję, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich będzie do tego zmierzać, żeby w tej ustawie o mediach narodowych była zagwarantowana niezależność dziennikarska i żeby siła też finansowa mediów publicznych, bo to jest bardzo ważne, bo bez siły finansowej, bez autonomii finansowej mediów publicznych możemy mówić o misji, ale nie będziemy mogli jej wypełniać. Znaczy, mam nadzieję, że tym razem ta zmiana nie doprowadzi do upartyjnienia i nie będą to media partyjne, tylko będą to media naprawdę narodowe, w którym i dziennikarze, i twórcy będą mieli możliwość działania. W każdym razie mówimy bardzo często o zmianach personalnych, a myślę, że kwestie finansowania mediów publicznych są zdecydowanie nawet ważniejsze niż wszystkie te roszady, które wykonują się. To jest kwestia przyszłości w ogóle funkcjonowania Polskiego Radia, Telewizji Polskiej czy Polskiej Agencji Prasowej. Zmiany personalne też są bardzo ważne. Możemy sobie wyobrazić najdoskonalsze prawo, które jest wypełniane przez ludzi, którzy nie są do tego zdolni, to wtedy najdoskonalsze ramy prawne nie pozwolą na realizację tych wszystkich postulatów, które mamy, ale oczywiście siła finansowa i to szczególnie siła i finansowa mediów regionalnych jest bardzo ważna, bo te media regionalne zostały najbardziej zaniedbane w toku tych wszystkich przekształceń czy w toku kryzysu finansowego, więc media regionalne są siłą mediów publicznych i od nich powinna się zaczynać ta prawdziwa reforma, czyli przywrócenie wigoru, siły, możliwości i rozgłośnią regionalną, który jest lepiej niż w telewizjach regionalnych, ale to jest bardzo ważne. Dziękujemy pięknie. To jest, myślę, że takich konferencji będzie więcej, bo nowa ustawa medialna musi mieć środowiskowe wsparcie. To jest jedna z tych nieformalnych, społecznych konsultacji, które są bardzo ważne.